się na ulicę, proszę Państwa, skrzyżowanie Marszałkowską i Złotą. Mamy tutaj tę tablicę, jak dojechać i o której i za ile do Anglo-Ameryki Białystok. Tam dopiero są święci ludzie, tacy, którzy czytają Pismo Święte, czytają Biblię. Tutaj Biblię wyrzuca się na bruk, a udają takich dobroczynnych i gotują zupy u kapucynów na Miodowej. Mają chyba ze 100 tych klasztornych, kościelnych, katolickich stołówek, że myślą, że jak będą gotować zupę, to będzie dobrze. Przecież oni się kotłują, ci wszyscy moherowi, i nigdy też nie podziękują. Także jeszcze pobiją, proszę Państwa, tego Waldka, to tam atakowali na Sapieżyńskiej u tych bonifratrów. Ta Rumunka przychodzi, wrzeszczy. Przecież to bydło tam przychodzi. I z więzienia kryminaliści, bo dla nich to jest ostateczność. Ale my mówimy o takiej sytuacji, że proszę Państwa, tu nie chodzi o to, że Jezus powiedział, biednych i ubogich zawsze pośród siebie mieć będziecie. Nie chodzi o to, żeby gotować zupę, żeby w kółko dawać żryć. Tylko żeby załatwić im taką pracę, żeby mogli na siebie zarabiać, a nie tylko utrzymywać ich i porobić jakieś takie chlewki. Proszę Państwa, chlewki to nawet byłyby nieodpowiednie dla Arabów, którzy przyjadą, bo wiecie Państwo, oni nie chcą chlewków. Arabowie to chcieliby, proszę Państwa, mieszkać tak jak w Niemczech, tutaj nie są Niemcy, tak jak w Niemczech, dobrze i wygodnie, dobrze jeść. No i czytać Biblię, bo to są kraje niemieckie, ewangeliczne. A tu Ewangelię, tak jak na wprost Państwo pójdą, to tam, widziałam sama, wyrzucali Pismo Święte, to przynajmniej ten Nowy Testament chrześcijański, Pisma Greckie, wyrzucali na bruk, na drzewa, na krzaki, do koszy. Kisz!